mnie mocy. Od miłości panna młoda osłabła. We złotej, ogromnej karuce napotkałam na śnie diabła. Takie mi się głupstwo śniło, tak się ta pleczło bajało. O tańcenia takiemu słabła. Śniło mi się, że siedzę w karecie i się pytam, bo mnie wiedzą przez lasy, przez jakieś murowane miasta. A gdzie z mnie wiesy wiedziecie? A oni mówią, do Polski. A kasy ta Polska, a kasta? Skąd wiedzą? Po całym świecie możecie szukać Polski i nigdzie jej nie znajdziecie. To może i szukać. A jest jedna taka mała klatka. O, niech tak Jagusia przymknie rękę pod pierś. To zakładka gorsy. I może ta trochę przyciaśnie. A ta puka? A tu za taką napuka? Serce? A to Polska właśnie. Nagle lata szumi, owe sosny, gdy zrozumiesz, to jest Polska. Gdy zobaczysz gdzieś to pole, królujące ponad polem, to jest Polska. Nasz kraj wiele razy upadał, po to, aby znów się odrodzić.
My, młode pokolenie, zawsze pamiętać będziemy o tych, którzy odeszli, aby Polska była wolna. Polacy nigdy nie chcieli pogodzić się z utratą niepodległości. Wielokrotnie podejmowali działania, by odzyskać uprawnioną wolność. Najpierw wielkie nadzieje wiązali z osobą Napoleona, służącym w legionach polskich na obcych ziemiach. Tysiące młodych chłopców oddało życie walcząc o to, aby spełnił się sen o wolnej Polsce. Z miłości do ojczyzny, wiary w jej wskrzeszenie powstaje pieśń. Jeszcze Polska nie zginęła. Klęska Napoleona nie zniszczyła nadziei na odzyskanie niepodległości. W 1830 roku wybucha powstanie listopadowe. Polacy mają odwagę sprzeciwić się potędze caratu. Inicjatorami tej walki zbrojnej są młodzi patrioci, żołnierze szkoły podchorążych pod wodzą podporucznika Piotra Wysockiego. Powstanie ponosi je na klęskę, a wielu Polaków musi wyemigrować z kraju, by już nigdy do niego nie powrócić. Nadszedł upragniony dzień, 11 listopada 1918 roku, a wraz z nim Józef Piłsudski, symbol niepodległej Polski, która po 123 latach niewoli, rozbioru, obcego panowania odzyskała wolność. Marzenia Polaków o wolnej Polsce zaczęły się spełniać, ale dopiero w początku XX wieku. Po 123 latach niewoli, rozbiorów, obcego panowania, w końcu 1918 roku odrodziło się państwo polskie. Marzenia Polaków stały się rzeczywistością. Człowiekiem, który przyczynił się do odzyskania niepodległości, był Józef Piłsudski, twórca Legionu Polskiego, który 3 sierpnia 1914 roku na krakowskich oleandrach zwrócił się do 144 młodych ludzi w patriotycznym uniesieniu. Baczność! Żołnierze,
macie zawsze niezmiernie przejść do królestwa i przestąpić granicę rosyjskiego zaboru jako czołowa komuna wojska polskiego, idącego walczyć za osłodzenie ojczyzny. Patrzę na was jako na kadry, z których zrozwinąć właśnie przyszła Armia Polska. I pozdrawiam was jako pierwszą kadrową kompanię. Brawo! Wzrok! Kompania za mną! Marsz! Świętego Leonarda. Po wyjściu z krypty zwiedziliśmy komnaty królewskie, a potem pieszo poszliśmy na kopiec kościół. Thank you.
1944-1945 bez formalnego wypowiedzenia wojny siły zbrojne III Rzeszy zaatakowały Polskę. Tak rozpoczęła się II wojna światowa. Mimo przeważającej siły wroga, Polacy nigdy nie złożyli broni i nie szczędzili własnej krwi, walcząc na frontach całego świata o wolność i niepodległość ojczyzny. Zesłani i deportowani na Syberię i do Kazachstanu, a wśród nich lekarze, księża, pisarze, działacze społeczni. Dzieci i młodzież, a wśród nich harcerze Szary Szereg. Kocham Cię, Polsko, za Twą przeszłość sławną, którą przyniosły miecze Twe waleczne. Za chrobre dzieje, co minęły dawno, lecz pozostaną pieśni po czasy wieczne. Kocham Cię, Polsko, za wiek sztuki złoty, światło późnicy i znicz oświecenia. Za miasta stare, przepysznej urody, co kryją skarby, których czas nie zmienia. Mury nad nami rozpal gunę, uderz nam serca złotym dzwonem, otwórz nam Polskę, jak piorunem otwierasz niebo zachmurzone. Ziemi, gdy zmartwych się obudzi, brzask wolności ją ozłoci. Daj rządy mądrych, dobrych ludzi, mocnych mądrości i dobroci. Pysznych pokora niech uzbroi, pokornych gniewnej dumy przydaj. Poucz nas, że pod słońcem Twoim nie masz Greczyna ani Żyda. Kuszącym się, nadymającym, strąc głowę ich korenek głupio. Piorunem lun, gdy w imię sławy pyszałek chwyci broń do ręki. Nie dopuść,
aby krzyż twej męki, aby miecz nieprawy miał za rękojeść krzyż twej męki. Lecz nade wszystko słowom naszym, zmienionym chytrze przez krętaczy, jedyność przywróć i prawdziwość. Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Właśnie tak patrzymy na świat i takie wartości liczą się dla nas. Ojczyzna to my. Oto jest dzisiejsza miara patriotyzmu. Posłuchajmy, co na ten temat sądzą nasi rówieśnicy. Zapraszamy do Chorowodu Patriotycznego. Mam na imię Tomuś i jestem małym patriotą. Kocham swoją ojczyznę, Polskę, bo tutaj się urodziłem, mam wielu kolegów i wspaniałą rodzinę. Słowo ojczyzna kojarzy mi się z ojcem. Ojczyzna jest dla mnie najpiękniejszym miejscem na ziemi. Być Polakiem to szanować kulturę i tradycje kraju i być życzliwym wobec drugiego człowieka. Kocham Polskę, dlatego że to mój kraj, tu się urodziłam i tu się chcę rozwijać. Ojczyzna jest dla mnie znakiem bardzo ważnym. Ojczyzna wskazuje, w którą stronę mam iść. Ojczyzna jest moim domem. Gdy będę w Anglii czy w Niemczech, to i tak będę też za ojczyzną i będę do niej wracać. Gdy wszyscy Polacy śpiewają hymn, to robi się miło. Polskę kocham, bo jest moją ojczyzną. Bycie Polakiem jest dla mnie fantastyczne, a tekst piosenki hymnu jest wzruszający. Polak to osoba, która mieszka w Polsce, czuje się tu na swoim miejscu, tymi dorobek przodków. Na przykład Mikołaja Kopernika, Marty Skłodowskiej-Curie, Karola Wojtyły, Mieszka I. Kocham Polskę za to, że mogę jeździć na rowerze i grać w piłkę nożną. Kocham Polskę za to, że się w niej urodziłam. Być Polakiem to znaczy przestrzegać prawa i wypełniać obowiązki. Polskę za to, że w niej mieszkam i w nią wierzę. Kocham Polskę za to, że się w niej urodziłam. Ojczyzna jest dla mnie jak rodzina. Być Polakiem to znaczy przestrzegać prawa i wypełniać obowiązki. Kocham Polskę za to, że mogę czuć się w niej bezpiecznie. Mogę się tu uczyć w przeciwieństwie do wielu ludzi w Afryce. Być Polakiem znaczy być honorowym i się nie poddawać. W końcu to nasz kraj był w stanie odzyskać niepodległość. Polacy mają moc. Patriota to taki ktoś, kto kocha Polskę. Być Polakiem to mieszkać w Polsce i ją kochać. Kocham Polskę za wszystko. Polska to takie miejsce, w którym tańczy, bawi się i pisze. Ojczyzna to różni ludzie. Mama, tata, brat, babcia, dziadek. Być Polakiem to mówić po polsku, a nie w jakimś innym języku. Kocham Polskę za życie. Ojczyzna to miejsce, w którym żyję. Hymn jest smutny, bo ludzie zginęli. Być Polakiem to na przykład nie być Niemcem. Gdy śpiewamy hymn, odczuwamy radość, bo nie ma wojny i smutek, bo była wojna. Patriota to człowiek, który potrafi umrzeć na swoją ojczyznę. Kocham Polskę za to, że pomimo licznych rozbiorów i ataków zawsze się odradzała. Patriota to człowiek, który pokazuje polskość. I kiedy ktoś obraża Polskę, w jego obecności nie stoi bezczynnie. Ojczyzna to kraj dziedzictwa. Miejsce urodzenia. Miasto, miasteczko, wieś. Ulica, dom, podwórko. Pierwsza miłość. Kocham Polskę za waleczność, którą wiele razy pokazywaliśmy. Za to, że daje ludziom żyć w pokoju oraz że każdego witamy z wielkim szacunkiem. Patriota to osoba wierna swojemu narodowi na dobre i na złe. Czuję się patriotą, ponieważ chodzę na mszę za ojczyznę i powierzam za nią. Kocham Polskę, ponieważ w różnych wojnach się nie powiem. Kocham Polskę, bo się w niej urodziłem. Czuję się Polakiem i bardzo ją szanuję. Polacy są inteligentni w porównaniu do innych narodów.
Tu zawsze mogę wrócić i zostanę przyjęta z otwartymi ramionami. Tu mieszkali moje przodkowie, pradziad, dziadek, a teraz cała moja rodzina. Kocham Polskę za to, że to piękny kraj, ma wspaniałą kulturę, dobre potrawy, można w nim spotkać wielu wspaniałych i życzliwych ludzi. Kocham Polskę też za to, że to kraj, w którym się urodziłem ja i wielu sławnych i cenionych Polaków, takich jak Henryk Sienkiewicz, Wisława Szymborska i też znana mistrzyni olimpijska w pływaniu Otylia Jędrzejczak. Kocham Polskę za to, że się w niej urodziłam. To moja ojczyzna. Kocham ją bardziej niż na przykład Hiszpanię. Kocham Polskę za to, że jest krajem czystym jak biel i uczciwym wobec innych. Wylaliśmy wiele krwi za niepodległą Polskę, trzymaliśmy honor w sercu. Hymn Polski wzbudza we mnie emocje, ponieważ został napisany przez legionistę, który walczył o wolność i opisywał trudną walkę o dobro ojczyzny. Kocham Polskę za to, że jest jedyna w swoim rodzaju. Być Polakiem to znaczy kochać Polskę, dbać o nią, nie zapominać o niej. Nie trzeba mieszkać w niej czy mówić po polsku. Wystarczy nosić Polskę w sercu. Kocham Polskę za to, że w tylu trudnych przejściach dalej jest na mapach Europy i świata. Walczyliśmy o nią i zwyciężyliśmy. Bądźmy z niej dumni. Patriota to osoba mieszkająca w Polsce, pracująca w Polsce i dba o pismo i słowa. Patriota to osoba, która kocha, dba o ojczyznę i mówi o ojczystym języku. Każdy może być patriotą. Czuję się patriotką, ponieważ toleruję wszystkich. Wierzę w Boga. Ojczyzna jest dla mnie częścią życia i nauczyciela. Ojczyznę kocham za to, że jesteśmy wolni i mamy prawo zmienić swoje zdanie i opinię. Patriota to osoba, która kocha swój kraj i szanuje symbole narodowe, godło, hymn i flagę. W dzisiejszych czasach patriotyzm to według mnie dbanie o zachowanie tradycji i kultury naszego kraju, nauka historii, obchodzenie świąt narodowych. Obowiązkiem każdego patrioty jest udział w wyborach, ponieważ żyjemy w kraju demokratycznym, w którym każdy ma wpływ na to, kto rządzi w Polsce. W tym kraju mogę dorastać, uczyć się i żyć szczęśliwie. Jestem dumnym Polakiem. W Polsce jest moja rodzina i mój dom. Polskę kocham za waleczność i odwagę. Polskę kocham za wszystko. Być Polakiem to posługiwać się językiem polskim i szanować swój kraj. Ojczyznę kocham za piękne kobiety. Polskę kocham za cudne z lekką rosą poranki, za zimy z białym kruszącym śniegiem, za zimne morze i cudne góry, za to, że nigdy się nie poddała i zawsze była zwycięska. Ojczyzna to miejsce, gdzie mogę wracać, gdzie są ludzie, których rozumiem, gdzie stoi mój dom, mój mały świat. Polskę kocham za to, że ma piękną, choć brutalną historię. Polska uczy bycia odpornym nawet na największe ciosy. Ojczyzna jest wspólnotą miłości i szacunku. Ojczyzna to mój dom, w którym mogę być sobą.
taki mi się snuje dramat. Groźny, sumny, posuwisty. Jak polonez gdzieś kazamat. Jęk i zgrzyt i wichru świsty. Marzę przy tych wichru graniu, bo jak mi zwierchnie, kochani. To tak każdy z nas coś woła. Jakaś historia wesoła, a ogromnie przez to cicho. Tak się w każdym z nas coś burzy. Na taką burzę się zbiera. Tak w nas ciska piorunami, dziwnymi wbrew postaciami. Dawnym strojem, dawnym krojem, a ze serca sercem zawsze swoje. To dawność tak pani pani. Zaraz palę się za ciebie. Tak się w każdym z nas poniewiera. Duch się w każdym poniewiera, że czasami dech zapiera. Tak by gdzieś się gnało, gnało. Tak by nam się serce śmiało. Do ogromnych, wielkich rzeczy, a tu pospolito skrzeczy. Ty, dzisiaj jesteś tą szczęśliwą, pani Oda. Zaproś gości na wesele. Niechaj przyjdą na posuchy. Na wesele. Gdzie muzyka?
spektaklu nie byłoby, gdyby nie pomysłodawczyni i reżyser, pani Barbara Gerlach. Bardzo pani za to dziękuję. Dziękuję również pracownikom Domu Kultury, którzy pomogli w realizacji tego spektaklu. Również brawa.